Aplikacja IONI to pierwsza aplikacja stworzona przez lekarzy medycyny rozrodu. Łączymy technologię, medycynę i sztuczną inteligencję, by wspierać płodność i leczenie niepłodności, a także by pomagać parom lepiej zadbać o zdrowie intymne. Firma powstała w 2020 roku, a już w 2021 w sklepach Google Play i App Store udostępniliśmy pierwszą wersję aplikacji. Od tego czasu pobrało ją ponad 130 tysięcy osób ze 176 krajów. Od samego początku aplikacja też cieszy się ogromnym zainteresowaniem i pozytywną opinią użytkowniczek, co dla mnie osobiście jest powodem do wielkiej dumy. Leczenie niepłodności jest obecnie jednym z głównych zadań, które trzeba zrealizować w Unii Europejskiej. W Polsce w zeszłym roku urodziło się o 1/3 dzieci mniej niż było to przeciętnie w poprzednich latach, więc mamy tragedię i powinniśmy z każdej strony wspierać płodność. Niestety leczenie niepłodności jest bardzo intymnym procesem i tutaj bardzo trudno czasami pacjentom zdecydować się na leczenie. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się, wymyśliliśmy i stworzyliśmy aplikację IONI. Aplikacja umożliwia bardzo precyzyjne przewidywanie dni płodnych i cyklu z pomocą sztucznej inteligencji. Daje też możliwość wstępnej interpretacji wyników badań hormonalnych i badań nasienia, a także ułatwia planowanie leczenia w przypadku zaburzeń płodności, a także kontakt z lekarzami i specjalistami z Polski i z innych krajów. Uzyskaliśmy dofinansowanie z funduszy norweskich na rozwój innowacyjnych funkcji aplikacji i przygotowanie do internacjonalizacji. I to był taki krok milowy w naszym rozwoju. Dzięki funduszom mogliśmy wprowadzić innowacyjne funkcje medyczne, które umożliwiają autodiagnozę płodności, ocenę badań oraz leczenia niepłodności, a także część dla par, która wspiera życie intymne. Przetłumaczyliśmy aplikację najpierw na 5, a potem na 13 języków. Mogliśmy też skorzystać z pomocy mentorów, a także przeprowadzić badania rynku. Efekty projektu realizowanego w ramach grantów norweskich procentują do tej pory. Aplikacja zyskała innowacyjne funkcje, z miesiąca na miesiąc przybywa też nam nowych użytkowników. W związku z tym, że mamy coraz większą pulę danych, możemy rozwijać modele sztucznej inteligencji. Nawiązaliśmy też współpracę z uczelniami, więc z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym realizujemy projekty naukowe, a także z fundacjami takimi jak Polska Liga Walki z Rakiem oraz Ludzie i Medycyna. Wsparcie ze strony funduszy norweskich i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ułatwiło nam myślenie o przyszłości. Dzięki przeprowadzonym badaniom klientów, badaniom rynku ukierunkowaliśmy się na rozwój innowacyjnych usług e-zdrowia. W przyszłości chcielibyśmy, żeby aplikacja IONI stała się integralnym elementem profilaktyki i leczenia niepłodności i takim narzędziem, po które kobiety będą sięgały w pierwszej kolejności, myśląc o swoim zdrowiu.